Marisiu, a ja radny liszno żywacko. Wasze madro wartne i popcia. Liszto was gotów ku służni. Ili raportać komisar, meno listać was na żerobocy. Dobra. Witam was gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Contraband Police. Słuchajcie, no w poprzednim odcinku działo się działo. Mamy tutaj, słuchajcie, no poważną sytuację. Okazuje się, że nasi policjanci, no już nie nasi w zasadzie, też byli, brali udział w kontrabandzie. Także tak, słuchajcie, co dzisiaj odcinek nam pokaże, zobaczymy. Witamy w Akalistanie, tak jest. O, tu jakaś, słuchajcie, przyszła gazeta. Fałszywa pomoc. Organizacja humanitarna Królestwa RK została przyłapana na wspieraniu wrogów naszego narodu. Biały gołąb przewożąc nasz kraj żywność dla rodzin ze Zjednoczonych Rali. Sprzedawał broń bandytom krwawej pięści. Królowa Kejlana zaprzeczyła wszelkim powiązaniom z tą organizacją. Aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli, nasz rząd nałożył embargo na wszystkie, wszelkie towary transportowane z królestwa. Przemyt broni zatrzymany. Niszczycielski rywioł. Ulewne deszcze na zachodzie kraju doprowadziły do powodzi, która zniszczyła wiele upraw rolnych. W trosce o dobro mieszkańców regionu rząd postanowił znieść ograniczenia w transporcie żywności. Ale my mamy... Tutaj, słuchajcie, ciekawe, czy nam w gablocie będzie. Jest coś. Coś jest, słuchajcie. Hej, kurde. Królestwo RK dopuściło się paskudnej zdrady. Doby, dobrowateli, nie możemy pozwolić, aby ich towary przekroczyły granice. Liczymy na ciebie. Okej, dobra. Czyli mamy embargo na towary, słuchajcie. W związku z ujawnieniem powiązań obywateli Królestwa RK z grupami przestępczymi, rząd nałożył embargo na wszelkie towary z tego kraju. Zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże z Królestwa RK. Okej. Czyli nie wolno. A tutaj, że każdy kierowca posiada towary, musi posiadać ważny list przewozowy. Dobra. Co mamy? Przemytnik numer 5. Jeden z naszych informatorów wewnątrz gangu Obernakowa pozyskał cenne informacje dotyczące kolejnego transportu kontrabandy. Wiek kierowcy 40. Okej, przemytnik, dobra, 6. Poszukiwany członek gangu Obernakowa, który Marysiu, uciekł przed policją. Dobrze, tak jest. Tak jest, Juli Petrow. Który uciekł przed policyjną obławą, kieruje się w stronę przejścia granicznego w Alikatce. Uszkodzenia pojazdu, brak zderzaków. Kurde, ale to wszystko to... Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj się nie zatrzymał do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę. 6DE. O kurde. Jest tego, słuchajcie. Mamy, czy mamy w ogóle jakieś? Nie mamy nic. Dobra. Ja stoją. Dobra. Proszę. Dobry. Witam. Dokumenciki, proszę. Dobrze. Co tam? A ja madre duro et danieza, ać depta ja kaniac. Proprzać perewosku meno. Aha. Dobrze. Rozumiemy. Tak. Ja rozumiem. Moja też ostatnio miała problemy, no. Rozumiem. Jasne. A co tam macie w samochodzie? Jak tam? Tapicerka dobra? Wszystko się trzyma? Nie odkleja się nic? Dobrze. No, bo już też miałem kiedyś takie auto i panie, co ja tam nie miał. Wszystko się odklejało. Panie, ale pan tego ma sporo. Dobra. Ładujemy wszystko. Maksimo, szykuj tam półki. O kurde, ale tego ma. Ja tego. Co to? Pan siła. Pan to, nie wiem, pan to... Dobrze. Maksimo, weź tam sprawdź. Zaraz, dobra, już ja w oblecę, bo widzę, że to... Idź na fajkę. Dobra. No, się wszystko zgadza, znaczy zgadza. A tu można otworzyć? A co tu tam jest? Dobra. Kuchenkę też można otworzyć? Można, dobra. Co tam? Drugs? Rock and roll!
Rock and roll. Dobra. Cementu pan tyle wozi, do co pan aptekę buduje? Nie wiem, nie wiem. Co to jest? Jakiś worek z jakimiś ziarnami. Dobra, dobra. Tu jeszcze chyba tego, że... Nie. Kurde, pan tego cementu nawiózł? Nie wiem, czy pan, co pan? Budynek jeden, czy osiedle buduje pan? Dobra, dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy pana. Skrzynia leków. 2. Kuchenka gazowa. Raz. Worek z cementem. 17. Zgadza się. Płatki śniadaniowe. Raz. A tu 2. A gdzie pan to zeżarł pan po drodze? Ja ślepy jestem. Lodówka. 1. Beczka oleju. 1. Panie. Gdzie pan ma tą kawę? Czy tam te płatki? Kurde, no nie ma pan tu worku więcej. Gdzie pan te? Panie! No panie, no chciałem pomóc. Potrwa tyle, ile ma potrwać. Tyle, ile ma potrwać. Tyle, ile ma potrwać. Tutaj się nie zgadza. List przewodzowy. Panie Zupkow. Królestwo RK. Chwila, 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 chwila. Królestwo RK. Czy tu mam iść? Jak to? Panie, no co pan, no? No to pan nie słyszał rozporządzenia? Co pan, głuchy, ślepy, czy głupi? Kuźwa, no ludzie, no. Tu się wszystko pewnie będzie zgadzać, ważne. Przeważność, tu się wszystko zgadza. Tu się wszystko... A ile pan ma lat? Chwila. 42. 42, tam coś o latach było? 40. Kurde, no panie, no przepuściłbym pana, no ale co pan... Pan, nie wiem... Nie, no nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Aha, trzeba załadować. Ach, sikasz tam, no teraz. Ach, dobrze, już myślę. No, załaduj mu ten, no nie, nie, nie wpuśćcie go, no. No. Kurde, no. Panie, no. No nie, nie, nie. Przykro mi bardzo. No, no nic na to nie poradzę, no nic na to nie poradzę. Zamknę panu tutaj jeszcze, bo pan się zabijesz. Dobra, tu jeszcze panu zamknę, bo nic pan. Dobra, następny. Och, te ludzie nie czytają, czy ja nie wiem. Nie słuchają radia. Już wszystko było słychać było. Trąbili na całą wiochę. O. Piona, piona, dobre, dobre. Nowik, dobre. Dobry, ten Nowik to śmieszny, śmieszny. Ale mieć dobrze takiego, no. Dobra, dobry. Dokumenty proszę. Do mnie to było? No. Myślę. Jakie to? Czekajcie, bo to kurde muszę sprawdzać. Już nie, pamięć nie ta. 6DE. Brak zderzaków. No, maluszek kurde, jeszcze sprawny widzę. Ale zderzaki są. Dobra, spoiler jest. Przewozi pan coś? Nic? A czemu? Silnik jest? Jest, kurde no. Elegancki samochód, elegancki, dobra. Jeszcze wie pan co? Tak sobie zerknę tylko. Posprawdzam. A może by coś tam... Może... Sprawdzę, bo może wie pan, bo tutaj... zdradliwe, no zdradliwe są po prostu te... Drogi, no, może tam... Tu wszystko ładnie, nienabałaganione, pięknie, dobrze. Dobra. Uuu, kochany, jakie piękne dresiki. Kurde. Nie, to nie dresiki. Może dresiki? No, takie coś jakby dresiki. Fajne, fajne, no, fajne, fajne. Spoiler też niczego sobie. Kurde. Maszyna aż normalnie, no. Pasuje do pana, pasuje do pana. Kurde, no. Dobra. Co pan? Magnal. Mangal Duduri. Mangal Duduri. Numer paszportu 07900. Wszystko się zgadza. Ważne do września. Dobra. Tutaj też będzie dobre. Ale dobra. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Twarz też się zgadza. A właśnie. 28. Dobra. A trochę 40. Kurde no. Dobra. Wszystko się zgadza. Dobra. Siadaj pan. Jedź pan. Za te dresy. No, spadaj, spadaj. Następny.
Gdzie musimy chyba pojechać, kurczę? Zobaczymy, czy ten nasz więzień nie uciekł. Kurde, drzwi otwarte. Który to otwiera? Ten z budki pewnie. Może sprzątaj. No, jest, będzie, musimy go zawieść, kurczę. Boję się, że nam może uciec. Dobra. Już idę, już idę, już idę. Dzień dobry. Dokumenciki, proszę. Dobrze, no i wszyscy tak gadają. Golab opoka menu podrodni ilu wrachu wiosny. Oni nie tak zadno aróżniki. To wasze partio kłamsu, a da osłabić sa menu arodni. Co powiedziałeś? Wypluj panie to słowo. Jak tak może? Kurde na naszą partię. Gadać. Ja tu zaraz obcykam pana. Zaraz zobaczymy, czy pan, pan tutaj mówi prawdę. Kurde no. A zaraz. Jak jest tam z tą rejestracją? Panie! A! O, Maksimow, Maksimow. Ale teraz też albo jest. Z drugim, drugi ma. Drugi ma. A to trzeba chyba mieć dwa. Tak? Brak zderzaków. Jeden! Maksimow. Fajny samochód, fajny, no, no, no. Maksimow, chyba mamy. Chyba mamy. Zagadka. Próbszacie i ostrożnej od siedzenia. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Kurde, no. A tu nic nie widać. Nic nie widać. Elegancka, kurczę, kierownica. Kurde, no. Albo przeoczyłem tu coś. No brak zderzaków. Ewidentnie. Pokaż pan tu jeszcze. To auto, wszystko. Wszystko niby. CAZ. Kurde, no. Pan? Wszystko niby jest, tylko tego nie ma, tu nie widać, że jest. No, dobrze, dobrze. Kuźwa, no panie, no. Ciesz się pan, że... Kurde, no. No, nie wydaje mi się tutaj podejrzane, słuchajcie. Nie wiem. Dobra, dokumenty. Czy ja dokumenty dostałem? Dostałem. Dobra, zgadza się. Też się zgadza. Do 5 maja. No ja bym go nie wpuścił, słuchajcie, kurczę. Za brak zderzaka. Ale wszystko tu się zgadza. Kurde, no. Dobra, panie. No mam nadzieję, że to... Rado tuksaju, Amanu. Ać obaczysta. No to zobaczysko, to zobaczysko. Kurde, jestem aż ciekaw. Następny! Dobrze. Oha, ale fajnie mamy pieniążków 777. A, tak jest. Dobry. O, coś można wymianę? Co pan? Co pan robi? Kawę? A my mamy kawę. A ciekawe, po ile? A zaraz sprawdzimy. Chwila, chwila, moment. Zaraz, 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 zaraz. Dawaj kawę. A, minus 15 by była. Kurde. Sprawdzę raz. Czyli ta kawa na mnie... No, minus 15, to nie, nie będziemy. A co mam, paczkę papierosów, to nie. Proszek do prania. Wódkę, wódkę tak. Wódkę tak. Dobra, dokumenty. Arosko proszę Amal. No. Atmatur. Tak jest. Panie. A właśnie, zaraz sprawdzimy. Tu nie, wszystko, rejestracja jest ok. Zderzaki są. Dobra, pan ma coś, pan przewozi, pan, tak? A wypakujemy to. Dobrze, my się zawsze, my się z każdym więźniem dobrze... Opieka jest na 5 z plusem, panie. No. Proszę nie płakać. Wszystko jest dobrze. Dobra, dobra. Mówi pan, że co pan tu ma, co pan przewozi? Zaraz sprawdzimy. Maksimo, pilnuj go tam. Dobra. O, tu można potwierać nawet, kurde. No dobra, najpierw zaznaczymy. Fajnie, fajnie. Co pan tu poprzewozi? Skarpetki, no tyle? Butów. Panie, ja w jednych chodzę rok. Rok, 10 lat chciałem powiedzieć. Rok. Kurde, rok.
Dobra. Co pan? Pan handluje tym, czy pan co pan zmienia? Majtek 7, kurde. Ile? Kurde, panie. To jest... Jak tutaj? Jak żyć? Dobra. Stronkowy... Jak tam myślisz o tym samochodzie? No niby wszystko w porządku, nie? No tak. Kurde. Dobra, jak tam? Dobra, już nie płacz, nie płacz. Ja tu można z tyłu też wejść. Właśnie. Wszystko tutaj patrzymy. Wszystko cacy, no wygląda na cacy, dobra. Drzwi chodzą bez zarzutu. Dobra, sprawdźmy. 7 bagaży, zgadza się. Skrzynka mydła 2. Zgadza się. Królestwo RK. No kurwa. Co ty no? Gościu. Gościu, ja nie wiem, czy wy radii nie macie? Gazet nie czytacie? Czy się zgadza wszystko? Już nie powiem, czy sprawdzałem, czy nie. Chyba się wszystko zgadza. 28 listopada też zgadza się. Kwietnia. Dobra. 8. Churka. A to... Tutaj brak zgodności. Raport z inspekcji. List przewozowy. Regulacje wjazdowe. O! O właśnie. Dobra, panie. Dobra. A, jeszcze musi... Maksimo! Weź mu tam spakuj, co? No, weź mu tam włóż to z powrotem. No. Dobra. Dobra. Panie, nie wjeżdża pan. No, nie wjeżdża pan. No, no, no pan... Pan nie czyta? Nie czyta pan gazet? Ona je ta pot. No, co za dzień, co za dzień. To samo, to samo. Kurczę, już noc się robi. Następny. Zamykaj pan te drzwi. No. Dobra. Jeszcze nawet wieku nie sprawdziliśmy, ale dobra. 6DE, 40 i brak zderzaku. Wybrakowane to auto jakieś. Dobry. Dokumenty. O, jeszcze tu handluje czymś. Zobaczmy. 8. No to nie. Daj pan jedno. Daj pan jedno. Daj pan jedną budeczkę. No, dobra, ciu. Dobra. Dokumenty. Tak jest, dziękuję. Ja lisz tać. Eto kornawa tur rozdruki ada a różniki perewosku. Enobdy gardu akarow ać lejno ać ana. Kurde. Udam, że tego nie słyszałem, rozumiemy? No. Dobra. Dobra, najpierw sprawdźmy. Zieon pluta. Tu się zgadza. 4 tu też. Już nie działa. Śpić, spać się chce nam. 4R44N270, zgadza się. 29 kwietnia, dobra, zgadza się. Jeszcze 6-7-8 dni. 28 maja. Dobra, zgadza się. A ja... Wiek. Macie 41. 40. 40. No blisko chyba. A co to jest? Panie. Pasażerów to się chyba wozi z przodu. A nie z tyłu. Nie madre rozprawideli, że to gruz. Dobrze, dobrze. Ja wiem, że to gruz. Ale mi się nie wydaje, że to gruz. Wysiadaj pan. Wysiadaj pan, bo... Coś mi się tu wydaje, że... Pan chyba tutaj... 40. A co pan tu ma? Okej. Czy wszystko przebadać? Tu można iść tam. Do tyłu? Można. Dobra. Tu nie wygląda nic podejrzanego. Och, matko. Panie... Kurde, no nie to światło mi się paliło w latarce. Dobrze, dobrze. Mów pan za siebie. Wszystko trzeba oglądać. Kury też przejrzymy. Myśli pan, że jak kury? Nie przejrzy panu? No. Co tutaj mamy? Dobra. Kurde, jeszcze mieliśmy jechać... kontrabandą. Panie, słym pan się troszeczkę, bo koło pan zasłaniasz, no. Maksimow?
tap. Mamy gagatka. Mamy gagatka. No. Myślałeś, że co? Że co? Że cię przepuścimy? Kurde, idziemy szukać. Słuchajcie. Gdzie co? Najlepiej trzeba by to teraz jeszcze... Kurde, może jeszcze ciemno. Nie ma lepszych świateł? Kurde, ten... Dobra. Zaraz sprawdzimy jeszcze tutaj. Nie ma. Kurde, oby kurki chyba. Kurki całe. No. Co tutaj przywozi? Nie ma nic więcej. A, tu jeszcze. Tu jeszcze. Tu jeszcze. Może coś być. Ale nie widać. Dobra. Nie widać nic. Dobra. Wszystko tutaj niby ok. Ale kurde. Opona. Tutaj jest. No właśnie. Dobra. Broń. Broń przewoził. Oskubany. Oskubany. Wszystko kurde, jak to sprawdzać? Ale gagatek, broń przewoził. O kurde, a tym? Łomem. Nie? A czym to można? Aha. Po prostu. Ale broń miał. Naładowany. Kurde, trzeba by to, słuchajcie, zawieść. Może podjedziemy, co? Jeszcze. Tak, podjedziemy. Dobra, Maksimow. Weź to posprzątaj, dobra? Ja podjadę z tymi, z moimi gagatkami. Ad Maduro. No. Robotny etat wiem, ać ten naja. Adma obar mi nitka. Tak jest. Ać obają instrumenty, bierowosku zakrutników, ilio odzicicha. Nowik. Jadę z chłopakami na ten. Posprzątasz tu? Dobra. Przenieś do radiowozu. O, jak magicznie są. Jeszcze zwolnić tam pewnie można ich. Słuchaj, wiesz co, jadę jeszcze, kurczę, ten. Zawieźć te towary wszystkie. Dobra? Będziesz tu pilnował? O, słuchajcie, musimy uzupełnić magazynek. Tak jest. To sobie zostawmy. Kawę też. Śmiemy amunicję. Pistolet jeden to może. Co, tu się dzień skończył? Dobra, jedziemy. Kurwa, zimno jak. Szybko, szybko, szybko. Drzwi. Drzwi. Jak tam gagatki? Jedziemy. Dobra. Dobra. Co to? Opuszczenie posterunku. Podróżując po świecie Akalistanu, uważaj na wrogie oddziały gangu Obernakowa. Będą próbować odbić swoich towarzyszy lub odzyskać przejęty towar. Gdy ich napotkasz, możesz uciekać lub walczyć z nimi, aby otrzymać dodatkową nagrodę. Kurde, chwila, chwila. A czy my żeśmy... Zaraz, czy my żeśmy wzięli... Wszystko? Zostawmy to. Dobra. Dobra, zamykaj. Zamykaj mnie to. Idziemy. Jedziemy z syreną. Musimy jak najszybciej dotrzeć, słuchajcie. O kurde! O kurde! O kurde! O kurde! Szybę mnie wybił! Szybę mnie wybił! Drianie! Tamtemu też! Widzieliście? Tamtemu też szybę wybił! Kurde, ja wam dam! Ja wam dam! Czekajcie! Jak ja bym, kurczę, tam teraz z tyłu siedział, to byście dopiero... Kurde, szybę mnie wybił! Czekajcie, to ja dobrze jadę!
koledzy wasi cholerni. Już tutaj się wam zachciało. Po pracy, kurde, a nie. Dobra, wyłącz mnie tę syrenę, wyjca. Kurde, no zobacz, co mi zrobili z samochodem, sierżancie, mali Manalow. Pół samochodu nie mam. No. Dokładnie. Kurde, samochód mi. Za ten samochód już powinien. Dobra. Jedziemy. Kurde, wąskie te drzwi macie. Musicie coś z tym zrobić. Wiecie, pamiętam drogi do... Do bazy policji. Chciałoby tędy jechać. Później druga w lewo. Druga w lewo. Wyprzedzamy. Zapaliłem światła. J. Zapaliłem, ale pewnie mi tu. Czekajcie, jak to mapa? Druga w lewo. Dobra, jedziemy. Skubić można w tym lesie. Kurde. Zajazd pod pijanym niedźwiedziem. No nic dziwnego. Nie wiem skąd ta nazwa. Czy tu staje dzień, czy co? No jak jedzie? Pierwszeństwo miałem. Kurde, może włączymy syreny. No, teraz tak. Czy to dalej trzeba jechać? W prawo. Dobra, jedziemy w prawo. No, dzisiaj ciężka praca. Ciężki dzień, słuchajcie. Lekko nie było. Samochodu połowy nie mamy. Dobrze, że noc, to przynajmniej nie widzę. Chyba tutaj. Zobaczmy. Tak, tutaj, baza. Baza policji. Jedziemy. Słuchajcie, daleko nie mamy. Jest i baza. Wystawiłem rękę, dobra. Siema. Kurry. No ja nie wiem. Sorry. Ten, Tam ktoś wam siatkę przestawił. No. Dobra. Kuźwa, nie to, sorry. Dobra, schowaj ten nóż, bo dziadyka wystarczy. O, ten już śpi. Znego dajnara. No, mam coś dla ciebie. 168. Was pochwycieli jadrowni kontrabandu. Tak jest. Jadę spać, trzymaj się. Widzimy się niebawem. No, jedziemy. Kurwa, po drodze. Otwierać mnie tą wrota tartaru. Dobra, jedziemy. Kurwa, w prawo. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Poczuj się tam. No.
Musimy sobie troszeczkę upgrade'ować maszynę naszą chyba, żeby szybciejsza była. No, jesteśmy. Kurde no. Szyby nie ma. Dobra, no myślałem, że... Ogólnie myślałem, że... Jakbym się czuł, że coś... Kurde z tym. Czy wszystko? Wszystko. Jakbym nie miał, kurcze, powietrza. Dobra. Da się naprawić coś z tą szybą coś? A dobra, da się. Napraw. Minus 50! Kurde. Dobra, no ale bez szyby to też wiecie, no. Idziemy spać, słuchajcie. Dobra, idziemy spać. Czy tam jeszcze coś? Jak tam? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Dobra, idziemy spać. Dobra. Trzymajcie się tam. No, słuchajcie, to był pracowity dzień. Pracowity dzień. Stajać! Nasz adrowni nie próżna. Pracowity dzień, to jest Juli Petrow. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym momencie odcinek dzisiejszy zakończymy. Był to długi, pracowity dzień. Zarobiliśmy też troszkę. Dobrze, fajnie, że oglądacie tę serię. Cieszę się, dzięki, że jesteście. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z granicy Akaristanu, naszej pięknej, pięknego kraju, mlekiem i wodą płynący. Także trzymajcie się cieplutko. Cześć!